Witajcie kochani, to Jolandyneczka. Zapraszam Was na podsumowanie miesiąca. Tak, styczeń 2020 dobiega końca. Dzisiaj 31 stycznia. Tak, data to smutna. Szczególnie z mojej perspektywy, bo jest to dzień Brexitu. Historyczna data, tak. Niby to jeszcze niczego nie zmienia, bo nie mamy jeszcze żadnych umów, nic kompletnie, ale historycznie ta data zapada. Czyli Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej. Tragedia. Moim zdaniem tragedia. No dobra, ale dość o polityce. Przejdźmy do książek. Cóż to ja przeczytałam w styczniu? Było całkiem nieźle, bo przeczytałam 12 książek. A co to za tytuły? Zostańcie ze mną. Kolejna książka, po którą sięgnęłam, to pomimo tego, że to jest po prostu literatura obyczajowa i lektura, która ma być lekką, łatwą i przyjemną, podobała mi się bardzo. Lektura, która, wiecie, tak naprawdę moralnie nieco oburza. Lektura, w której nie polubiłam głównej bohaterki. To książka, która trzymała mnie w zaciekawieniu do ostatniej strony i jest to książka, o której opowiadam Wam dużo więcej w oddzielnym filmie. Link do filmu wstawiam Wam gdzieś tutaj u góry i mam na myśli mój patronat medialny, czyli Obok Ciebie Anny Kasiuk. Już więcej nie będę się tutaj rozpowiadać na temat tej książki, po prostu odsyłam do mojego filmu, ale książkę gorąco polecam. Po Obok Ciebie sięgnęłam, a tak naprawdę sięgnęłyśmy razem z mamą po audiobook Immortaliści. Ja Wam powiem szczerze, że po Immortalistów sięgnęłam tak naprawdę za namową Panny Sasny. Panny Sasnej? Nigdy nie wiem, muszę zapytać, jak to tak naprawdę powinniśmy odmieniać. Tak naprawdę słyszałam dużo cudownych opinii na temat tej książki. Immortaliści to historia dość niesamowita, powiem Wam szczerze. Mi się ta książka naprawdę podobała. A dlaczego mi się podobała? Przede wszystkim jest to historia o zgubnym wpływie wróżb. Tak, jest to historia czwórki rodzeństwa. Jest to rodzeństwo pochodzenia żydowskiego. Wprawdzie, wiecie, pomimo tego, że rodzina gdzieś tam próbuje im przekazać tą wiarę judaistyczną, to to rodzeństwo niekoniecznie jest przekonane do swojej religii i religijne na życie nie jest. I właśnie gdzieś tam już nawet w tych czasach dzieciństwa wybiera się do wróżki, bo są bardzo ciekawe tego, że potrafi przepowiedzieć datę śmierci. Nie wiemy tego na samym początku, czy ta wróżka rzeczywiście tę datę śmierci im przepowiedziała, czy nie. Wiemy tylko, że dzieci były bardzo przestraszone. No i nagle przenosimy się w czasie, gdzieś po paru latach poznajemy losy już dorosłego rodzeństwa. Mamy tutaj dwóch braci i dwie siostry. I tak naprawdę okazuje się, że ta kobieta i ta jej wróżba wywarła swoje piętno na losach każdego z czwórki rodzeństwa. I z jednej strony jest to książka właśnie o tym zgubnym wpływie tych wróżb, ale również o relacjach między rodzeństwem, o tych czasami bardzo trudnych i pokręconych relacjach rodzinnych. Ja Wam powiem szczerze, że mnie ta książka poruszyła, bo to jest ciężka książka. To jest naprawdę książka ciężka i zawiła, ale i wartościowa. I ja tę książkę serdecznie polecam, bo to jest taka dość nietypowa i na pewno niesztampowa lektura. I książka absolutnie godna polecenia. To jest książka obyczajowa, ale taka nietypowa książka obyczajowa i na pewno nieco ambitniejsza książka obyczajowa. Gorąco polecam. Po Immortalistach z radością sięgnęłam po książkę reporterską, reportażową.
bo właśnie tego dnia na rynku ukazała się książka Niegrzeczne, czyli reportaże o dzieciach z autyzmem i ADHD i zespołem Aspergera. Ja, kiedy już widziałam w zapowiedziach tę książkę, byłam jej bardzo ciekawa, bo jak wiecie, no to jest rzecz, która mnie interesuje żywo, no bo związana jest z moją pracą. I powiem wam szczerze, ja za tę książkę zabrałam się od razu i czytałam ją z wielkim zainteresowaniem, ale jakby bardzo szybko złapałam się na tym, że podczas lektury tej książki nie opuszczał mnie taki nerw, wiecie, takie totalne zdenerwowanie i taki, jak tak można, o, taka, wiecie, taka, taka nie omijająca mnie myśl, no jak tak można, moja mama właśnie w tle woła, że był to bunt. I trochę tak było, i wiecie, i to był taki ten bunt właśnie wynikający z tego, że byłam zła na moich kolegów po fachu, mieszkających w Polsce, tak, za ich lenistwo, za ich olewactwo i za taki tumiwisizm, tak? Za taki typowy tumiwisizm, że mi się nic nie chce, mam wszystko w nosie i generalnie dzieci, z którymi pracuję, kompletnie nic mi nie obchodzą. Bo to właśnie o tym jest ta książka. No i oczywiście o niewydolności naszego kraju i naszego systemu. Bo jakby, no to jest jakby największy smutek wszelkich takich książek reporterskich w naszym kraju. No ale jakby o tym zdążyliśmy już się przekonać. No ale gdzieś jeszcze w tym wszystkim zawsze jest czynnik ludzki. I ten czynnik ludzki zawsze chyba boli najbardziej. Bo jakby wszelkie zmiany powinny wychodzić od nas samych. No ale dobra, o czym jest ta książka? Autor przedstawia tutaj nam historię rodzin, w których właśnie spotykamy się z problemem autyzmu, tudzież ADHD, lub zespołu Aspergera u dziecka w rodzinie. No i jakby tutaj rodzice, najczęściej matki, opowiadają właśnie o tym, jak się zmagają z przypadłością swojego dziecka, jak sobie radzą właśnie, wiecie, z życiem, tak? Jak z tą przypadłością dziecka wojują w szkole, jak to właśnie przedszkola, szkoły totalnie, wiecie, są nieprzystosowane do potrzeb dzieci, pomimo zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych, nikt z tymi zaleceniami nawet się nie zapoznaje, nie mówiąc już o stosowaniu się do nich, no bo po co, przecież ja wiem lepiej, tak, że albo wiecie, nauczyciele, którym się wydaje, że te dzieci są niewychowane, że one są po prostu niegrzeczne i o mój Boże, co nie tylko, przecież ja tutaj wszystkie rozumy pozjadałem i ja wiem lepiej, tak? I co ja tam będę pisał w ogóle, jakieś tam zagadnienia, co było przerobione na lekcji, przecież ja wiem lepiej, że to dziecko wszystko wie, nie? No bo mi się po prostu nie chce. No, pomijając już fakt, że jak się okazuje, żeby zdiagnozować dziecko w kierunku autyzmu w Polsce, no to jest też walka z wiatrakami. No i to boli strasznie, to boli strasznie. I wiecie, jak ja sobie myślę o tym, że jakie kurczę fajne warunki mają dzieciaki tutaj na wyspach, gdzie rzeczywiście są albo te takie klasy integracyjne w szkołach publicznych, w takich, tych takich mainstreamowych szkołach, nazwijmy to, gdzie właśnie mają tą możliwość pracowania w małych grupach, gdzie mają tych nauczycieli wspomagających, lub kiedy, wiecie, jest ta szansa na to, żeby się integrowały, no to rzeczywiście chodzą na te takie lżejsze zajęcia do swoich głównych klas. Tudzież no kiedy ta sytuacja bardziej nie pozwala, no to są te szkoły specjalne również, ale naprawdę ten system jakoś jest tak lepiej zorganizowany, no i można to zrobić, można, no wystarczy tylko chcieć. I wiecie, to jest naprawdę bolesne i mnie ta książka niezwykle poruszyła. Poruszyła mnie, ale właśnie pod tym względem takim nerwowym. I wiecie, fajne też jest w tej książce to, że na samym końcu pojawia się też głos chłopaka, który sam ma autyzm, czy Aspergera on chyba ma, no czyli no jakby Asperger jest autyzmem również.
tylko tym takim wysoko funkcjonującym. I ten chłopak właśnie już będąc praktycznie dorosłym człowiekiem, on opowiada o tym, jak on postrzega świat i jakby, wiecie, to jest bardzo wyjątkowe, bo jakby no bardzo ciężko nam czasami sobie wyobrazić, jak właśnie osoby autystyczne świat postrzegają. Wiecie, one nie widzą emocji, one nie rozumieją emocji, a wiecie, dla nich to, co dla nas jest normalne, dla nich jest totalnie dziwne i niezrozumiałe. I ten chłopak o tym bardzo fajnie opowiada i warto na ten rozdział bardzo zwrócić uwagę. Serdecznie polecam książkę Niegrzeczne, bo to jest naprawdę wartościowa lektura. Gorąco tę książkę polecam. I właśnie po Niegrzecznych sięgnęłam znowu po lekką książkę, bo musiałam, wiecie, sobie tak odsapnąć, spuścić z tonu. I tą lekką książką, po którą sięgnęłam, była książka Agaty Przybyłek Masz Wiadomość. I kiedy sięgnęłam po tę książkę, to jakby wiedziałam, że jest to książka, która wcześniej ukazała się w audiobooku. Jakby najpierw był audiobook, a później wersja drukowana. Kiedy ukazała się książka w audiobooku, ja jakoś nie miałam okazji po nią sięgnąć. Właśnie dopiero kiedy ukazała się w druku, no to pierwszy raz jest w moich rękach. I powiem wam szczerze, że ja jakoś tak niezbyt wcześniej się interesowałam, o czym ta książka jest. Słyszałam tylko, że to jest jakby najlepsza książka w dorobku Agaty Przybyłek. To było tyle, co ja na temat tej książki wiedziałam. Wiedziałam również, że chcę ją przeczytać. I powiem wam szczerze, że od początku, kiedy zaczęłam czytać tę książkę, miałam takie poczucie, coś mam wrażenie, że mamy tutaj jakieś wątki autobiograficzne, przynajmniej jakąś podbudowę autobiograficzną. No i rzeczywiście się nie pomyliłam, bo gdzieś tam w posłowiu, w jakimś takim na końcu słowie od autora, Agata Przybyłek rzeczywiście mówi, że jakby zaczęła od własnej historii, od historii własnej miłości, która doprowadziła ją do małżeństwa, ale jakby później bohaterowie poszli własną drogą, tak? Powiem wam szczerze, że to jest bardzo, bardzo przyjemna historia właśnie o budzącej się miłości, o miłości, która w dodatku narodziła się przez internet, o miłości, która narodziła się przez portal randkowy. Mi ta książka się podobała, przy czym czasami jakby troszeczkę raziła mnie słodycz tej książki, ale jakby no taki jest styl autorki, tak? Agata Przybyłek uwielbia pisać takie słodkie powieści z takim uroczym, właśnie ciepłym językiem, no taki jest jej styl i taka również jest ta książka, ale wciąż ta historia jest niezwykle ciepła i taka, wiecie, dająca nadzieję na szczęśliwą miłość. Także ja tę książkę polecam, wiecie, no bardzo przyjemna książka, obyczajowa, taka ku pokrzepieniu serca. A potem przyszedł czas na kolejne puzzle. A ja, wiecie, do zagwozdki intelektualnej potrzebuję porządnej literatury. No i tą moją porządną literaturą znowu była Olga Tokarczuk i tym razem było to Prowadź swój pułk przez kości umarłych. No i Prowadź swój pułk przez kości umarłych to jest również książka, która znalazła się w moim TBR-ze na 2020 rok. I wiecie, mój TBR na 2020 rok przewiduje 20 książek, no i ja dwie już mam zrealizowane, więc idzie dobrze, idzie dobrze. I tak, powiem wam szczerze, że mi ta książka podobała się niesamowicie. Naprawdę podobała mi się niesamowicie. Przede wszystkim absolutnie doceniam poczucie humoru Olgi Tokarczuk. O jeny, jakim ona się tutaj wykazała poczuciem humoru, no to szapoba. Naprawdę uwielbiam jej poczucie humoru w tej książce. Uwielbiam, wiecie, podbudowę filozoficzną, uwielbiam podbudowę ekologiczną i z drugiej strony, wiecie, ta książka świetnie się wpisuje w to, co się dzieje obecnie w naszym kraju, w ten taki trend, który uprawiają co niektórzy duchowni w naszym kraju, jacyś tacy bardzo radykalni. Nie powiedziałabym, że w swojej głupocie, bo nie wypada tego mówić, ale
bardzo radykalni w twierdzeniu, że ekologia jest działaniem szatana, bo są tacy właśnie w swoim rozumowaniu. I o tym właśnie jest ta książka. Tutaj troszeczkę jest o tym również, że mamy tutaj starszą kobietę, która mieszka właśnie na takim totalnym odludziu. Ona jest taką wielką fanką ekologii właśnie, wielką przeciwniczką polowań i ona walczy właśnie przeciwko myśliwym, przeciwko łowiectwu, a takim zapalonym łowczym między innymi jest lokalny proboszcz. Jest tam przepiękna scena w kościele. To jest chyba moja ulubiona scena w tej książce. Naprawdę, naprawdę tę książkę serdecznie polecam. Z drugiej strony ta książka jest również świetnym dowodem na to, dlaczego Olga Tokarczuk tak bardzo nielubiana jest w kręgach prawicowych. To moim zdaniem jest świetny dowód na to. Ale jest to też świetny dowód na to, jak bardzo intelektualny rodzaj pisarstwa uprawia Olga Tokarczuk i jak bardzo zasługuje na Nagrodę Nobla. To jest moja opinia. Ja tę książkę uwielbiam, gorąco polecam i podejrzewam, że jeszcze do niej wrócę. Właśnie już teraz na papierze, bo wiecie, no ja odsłuchałam jej w audiobooku. Mam ją w wersji papierowej i wiem na pewno, że ją jeszcze przeczytam, bo no audiobook był świetny, tak? I był naprawdę świetnie oddany przez kto czytał go? Wiem, czekajcie, przypomnę sobie. Kto czytał audiobooka? Agata Kulesza. Dziękuję. Wpadło. Agata Kulesza czytała Prowadź swój pług przez kości umarłych i Agata Kulesza naprawdę świetnie oddała tę książkę, ale ja bym chciała ją jeszcze, wiecie, przeczytać dla siebie. Polecam audiobooka i naprawdę ta książka jest cudna. No i już ostatnia książka, to był również audiobook, bo wiecie, tak miałyśmy z mamą potrzebę słuchania książek razem, musiałyśmy sobie tak wspólnie odpocząć, wspólnie się zrelaksować. Aczkolwiek był to taki bardzo depresyjny odpoczynek, taki naprawdę dołujący odpoczynek i tak obie się złapałyśmy na tym, że jesteśmy naprawdę zdołowane naszą lekturą, obu nam się popsuł humor i wiecie, chciałyśmy sobie poprawić humor, a tak naprawdę jeszcze gorzej się zdołowałyśmy. A mam na myśli książkę Wielka Samotność. Wiecie, przy tym takim wielkim hypie na Christine Hanna ostatnio w naszym kraju, wiecie, książki Christine Hanna wychodzą ostatnio jak grzyby po deszczu w naszym kraju. A że ja jakoś nie czytałam Słowika, a jest wiele takich głosów, że Wielka Samotność jest lepsza od Słowika, no to stwierdziłam, no to ja zacznę od tej Wielkiej Samotności. I powiem wam jedno, gdybym miała czytać Wielką Samotność, to podejrzewam, że odłożyłabym ją po jakichś 50 stronach, bym nie dała radę. No a że był to audiobook i on mógł sobie lecieć tak obok troszeczkę, no to dałam radę. Ale ta książka jest straszna. To jest książka o współuzależnieniu, ale współuzależnieniu od bycia ofiarą. To jest książka o przemocy w rodzinie, to jest książka bardzo bolesna. Także wiecie, jeżeli takie tematy was bolą, to się w ogóle za to nie bierzcie. To nie powiedziałabym, że to jest książka o Alasce, bo tak naprawdę ta Alaska tam jest obecna bardzo mocno, ale ta Alaska tak naprawdę pojawia się w tej książce jako coś, co tej bohaterce dało szczęście, bo jakby to ta Alaska bohaterce nadała sens życia i dała jej cel. Dała jej miłość. I tak naprawdę, wiecie,
to jest to, co ona pokochała najbardziej na świecie i tam odnalazła swoją miłość. I wiecie, i to jest... Ta Alaska wcale nie jest dla niej okrutna, to jest ta najpiękniejsza rzecz jej życia, więc nie możemy o tym mówić, że to jest złe. Tutaj jakby najstraszniejszą rzeczą, która ją spotkała, to jest ta... to okrucieństwo, którego ona zeznała we własnej rodzinie. Na szczęście udało im się odbić z tego okrucieństwa, no ale no nie chcę wam sprzedawać całej fabuły książki, no bo nie o to tutaj chodzi, ale jeżeli jesteście wrażliwi na temat właśnie przemocy w rodzinie, to absolutnie nie zabierajcie się za tą książkę, bo ona jest niesamowicie okrutna w tym temacie. I wiecie, jeżeli tak czytacie i się zastanawiacie, Boże, kobieto, dlaczego ty siedzisz z tym idiotą, no to w tej książce wielokrotnie będziecie sobie zadawali to pytanie. No naprawdę, ja nie mogłam tego przeżyć, no ale jakby słuchałam tego dalej. Na szczęście, wiecie, udaje się pokonać to, co najgorsze. Samotność tam przebija na każdym kroku. Na każdym kroku, chociaż wiecie, ci ludzie są tam razem, oni pomagają sobie niesamowicie, to ta samotność rzeczywiście tam przebija i jest to wielka samotność. Jest to naprawdę dobra książka, oczywiście, że jest to naprawdę dobra książka, aczkolwiek samo zakończenie jest bardzo hollywoodzkie i mam wrażenie, że tam w tej książce są trzy zakończenia. Że tak naprawdę, kiedy mamy jedno zakończenie, które wydaje nam się, o jeny, świat się kończy, potem mamy jeden happy end, a potem jeszcze na końcu latają motylki, tak? Więc no jakby, no tutaj autorka musiała posłodzić, a później jeszcze dodać więcej lukru. No tak, wiecie, no aż za hollywoodzko było. Ale z tego, co słyszałam, to jakby Kristin Hanna z tego słynie. No więc wybaczamy. W tej powieści też się to pojawiło. No. Więc opowiedziałam wam o moich 12 książkach na ten miesiąc. No ale miałam wam powiedzieć jeszcze o czymś, czego na pewno nie przeczytam do końca. I tym czymś, czego nie przeczytam do końca na pewno jest Vicious. Victorii Schwab. To podobno jest taka cudowna książka. Ja wam powiem szczerze, że ja z tym Vicious, to ja tam tak 3/4 to spokojnie już zrobiłam tej książki, ale już dalej nie dam rady. Bo ja do teraz nie wiem, o czym ta książka jest, bo tam ciągle się próbują zabić dwaj przyjaciele, nieprzyjaciele, trudno stwierdzić, jaka jest ich relacja. Ciągle są blisko śmierci, żeby stać się ponadprzeciętnymi i ciągle się cofamy w czasie. Tu jesteśmy miesiąc wcześniej, 3 dni wcześniej i ja nie wiem, gdzie my jesteśmy w tym czasie i dlaczego oni się ciągle próbują zabić, po co, na co i dlaczego. I w ogóle o czym ta książka jest? Ja nie wiem, czy to już nie jest moja grupa docelowa, czy ja jestem na tą książkę za stara, czy o co w ogóle chodzi, ale ta książka w ogóle do mnie nie trafia. No i teraz jest Vengeful, czyli mamy kolejny tom, który podobno jest jeszcze bardziej zakręcony, więc nie, dziękuję. Więc ja Vicious nie polecam. A książka, którą chcę dokończyć, której po prostu jeszcze nie zdążyłam przeczytać, teraz po nią sięgam. Jestem w połowie, a nie zdążyłam jej przeczytać, dlatego że, wiecie, w międzyczasie musiałam czytać książki takie, które miałam do recenzji. A to jest książka, którą czytam tylko i wyłącznie dla siebie, więc dlatego nie zdążyłam jej przeczytać. To jest książka The Night Diary. I chyba o niej już też wam gdzieś wspominałam. To jest książka pisana jako pamiętnik dziewczynki w postaci listów do nieżyjącej już matki. Jest to książka przełomu w Indiach, kiedy to Indie odłączały się od Imperium Brytyjskiego, czyli zobaczcie, no czas wielkich przemian, zupełnie jak teraz. Och, kiedy to Wielka Brytania odłącza się od Unii Europejskiej. Mamy tutaj 47 rok, rozłam Indii na Indię i Pakistan. Tutaj mamy rodzinę, która właśnie ze względu na różnice religijne musi uciekać.
bolesna książka, ale wiecie, z drugiej strony historia opowiedziana oczami dziecka, które nie do końca rozumie te rozłamy, dla którego wszyscy są równi, wszyscy są tacy sami, wszyscy są przyjaciółmi. I właśnie to jest cała uroda tej książki, że jakby dziecko opowiada o tych nierównościach, rozłamach z własnej perspektywy. Ciekawa jestem, czy ta książka kiedyś ukaże się w języku polskim, bo naprawdę jest to i ciekawa forma, i ciekawa treść. Od 8 lat. To tyle. Dobra, kochani. I to by było na tyle. Myślę, że 12 książek na styczeń to jest całkiem dobry początek roku. A jak tam wyglądał wasz styczeń? Udało wam się przeczytać jakieś ciekawe książki? Jak tam wasz wynik liczbowy, jeżeli zwracacie na niego uwagę, jakie w ogóle macie plany, takie numeryczne, jestem bardzo ciekawa. Z niespodzianek na luty planuję maraton czytelniczy, taki zakochany maraton czytelniczy, więc jeżeli macie ochotę się przyłączyć, obserwujcie mój profil, bo wkrótce opowiem wam o szczegółach. I to by było tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!